Hi friends, Pastor Dzień Doug dobry, Batchelor przyjaciele. With Amazing Facts. We have a very important Dzisiaj zajmiemy się kolejnym ważnym tematem, jakim jest znak bestii. Nie będziemy mówić, czym on jest, ale skupimy się na tym, gdzie zostanie umieszczony. Co to znaczy, że będzie na czole lub na ręce? Wielu ludzi źle pojmuje tę kwestię i w ostatnich dniach miliony będą zagubione. Nie rozumiejąc słów z Apokalipsy o znaku bestii na czole lub na ręce. Nawet niektóre tłumaczenia Biblii mówią, że będzie to tatuaż. Ponieważ wiąże się to ze sprzedażą i kupnem, niektóre media twierdzą, że może to być chip, karta kredytowa lub kod kreskowy wytatuowany na czole lub ręce. Jeszcze inni mówią o elektronicznych implantach umieszczonych w naszym ciele. Gdzie więc jest ten znak bestii? Co to znaczy, że zostanie umieszczony na czole lub ręce? Zacznę od kilku zdumiewających faktów. W 2005 roku Carolyn Smith z Salt Lake City nie była w stanie zarobić wystarczająco dużo, żeby posłać swojego syna do prywatnej szkoły. Wpadła na pomysł, że wynajmie swoje czoło i wytatuuje na nim to, co będzie chciała osoba, która zapłaci najwięcej. Ta sprawa wywołała wielkie zainteresowanie i w końcu ktoś zaproponował jej $10,000 za wytatuowanie sobie na czole adresu goldenpalace.com. Być może nadal ma ten tatuaż. Czasami ludzie myślą, że znak bestii oznacza wytatuowaną liczbę 666. Ale Biblia podaje tę liczbę w celu identyfikacji człowieka. To jest liczba człowieka. Myślą, że to kod kreskowy albo chip w czole lub ręce. Przeczytajmy, co mówi na ten temat Apokalipsa, rozdział 13 i werset 15 i 16. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. W pierwszej chwili ludzie myślą, no tak, to musi być coś widocznego. Pamiętam, jak wiele lat temu pojawiły się kody kreskowe. Przyjaciele mówili, nie kupuj niczego, co ma kod kreskowy, bo to znak bestii. Wszyscy oni albo umarli z głodu, albo zmienili zdanie, ponieważ takie kody są dziś powszechne. To nie jest znak bestii. Tatuaż z numerem 666 również nim nie jest. Co mówi Biblia? Pozwólmy, aby sama się tłumaczyła. Co to znaczy, gdy mówi o znaku na czole lub ręce? Spójrzmy do Księgi Powtórzonego Prawa, 6 rozdział, 6 wiersz. W tym rozdziale Mojżesz podsumowuje 10 przykazań i w wersetach 4 i 5 mówi: Słuchaj, Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jeden jest. Będziesz miłował Go z całego serca, duszy i siły. Dalej czytamy: A będą te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, w Twoim sercu. Co to znaczy, słowa będą w Twoim sercu? Czy literalnie otwierali klatkę piersiową i wkładali do serca zwój z dekalogiem? Nie. To po prostu symbol, figura retoryczna. I będziesz często przypominał je Twoim synom i rozmawiał o nich, siedząc w Twoim domu i będąc w drodze i kładąc się i wstając. I przywiążesz je jako znak na Twoich rękach i będą jak przepaska między Twoimi oczami. Większa część Apokalipsy odnosi się do Starego Testamentu. Zawiera 404 wersety. 278 z nich to prawie dosłowne cytaty ze Starego Testamentu. Aby więc zrozumieć, co oznacza czoło lub ręka w Apokalipsie, należy sięgnąć właśnie tam. Prawo Boże miało być na ich ręce lub na czole pomiędzy oczami. Jest tego więcej. Rozdział 11, werset 18. Dlatego przyjmijcie te moje słowa do waszego serca i do waszej duszy i przywiążcie je jako znak na swojej ręce,
i niech będą jako opaska między waszymi oczami. Na ręce i na czole oznacza w czynach i w myślach. W Izajaszu czytamy, niegodziwość była w ich rękach. Oznacza to po prostu działanie. Jezus powiedział, jeśli twoja prawa ręka cię gorszy, utnij ją. Nie chodzi o rzeczywiste obcięcie ręki. Chodzi o coś w twoim zachowaniu. Na czole oznacza, że w twoich myślach. Znak bestii to nie tatuaż, to nic fizycznego. Greckie słowo użyte w Apokalipsie to charygma. I oznacza ono wygrawerowany, wyryty, oznaczony. Możecie powiedzieć, no właśnie, pastorze, wyryte na czole. Nie. O Nowym Przymierzu Bóg mówi, moje prawa dam do ich myśli i na ich sercach napiszę je. Wyraźnie widać, że to symbol. Tatuaż w języku greckim to również inne słowo. W starożytnej Grece słowo oznaczające tatuaż to dermastiksia. Derma, czyli skóra. Oznacza więc ono piętno na skórze. Mamy tutaj słowo oznaczające, że coś jest wyryte na ręce, na czole. Na ręce, czyli w czynach. Spójrzmy na kilka innych wersetów. Księga Wyjścia 13:9. I będziesz to miał jako znak na twojej ręce i jako pamiątkę między twoimi oczami. Znowu to samo, na ręce i na czole. Wyjścia 13:16. Będzie to jako znak na twojej ręce i jako znamie między twoimi oczami, że silną ręką wyprowadził nas Pan z Egiptu. To jest hebrajski sposób podkreślenia, że ma to być blisko ciebie, w twoich czynach i myślach. W Przypowieściach 3:3 Salomon mówi, niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je na swojej szyi. Jak można zawiązać łaskę na szyi? Wypisz je na tablicy twego serca. Czy miał zrobić to dosłownie, czy to figura retoryczna? Przypowieści 7:3 to tylko dwa wersety z wielu. Przywiąż je do swoich palców. Niektórzy ortodoksyjni Żydzi mają małe pudełka z fragmentami Tory, które naprawdę przywiązują sobie do nadgarstków albo wieszają na czołach. Nie o to chodziło Bogu. Możesz mieć przywiązaną do ręki Biblię i kogoś zabić. On chce, abyś przejawiał w czynach, a nie tylko jako zewnętrzny, widoczny symbol. W Księdze Rodzaju czytamy, że Kain zgrzeszył, złamał Boże prawo, ponieważ nie czcił Boga w sposób, jaki mu nakazano. Nie ofiarował baranka, ale zrobił to po swojemu. Wpadł w złość i zabił brata, ponieważ Abel był posłuszny Bogu. Mamy więc niezgodę w kwestii oddawania czci. Jeden gnębi drugiego, zabija brata. Na Kainie umieszczony został znak. Rodzaju 4:15. I włożył Pan na Kaina znak, aby go nie zabijał nikt, kto by go znalazł. Kain nie miał komputerowego chipa ani tatuażu na czole. W jego czynach była wyraźna różnica, którą miały zobaczyć przyszłe pokolenia. I oni naprawdę bali się go tknąć. Czytałem, że kiedy Charles Manson, niesławny morderca Sharon Tate, został skazany i osadzony w więzieniu, ten mały, wychudzony człowiek miał na czole swastykę i utrzymywał, że zawarł pakt z diabłem. Straszył wszystkich. Jeśli zrobicie mi krzywdę, przyjdzie po was diabeł. Tak bardzo przestraszył innych więźniów, że nawet do niego nie podchodzili. Zmarł w więzieniu z przyczyn naturalnych. Kiedy czytamy o znaku Kaina, nie wiemy dokładnie, czym on był, ale możemy mieć pewność, że nie był to tatuaż ani chip. Zauważcie, walka o oddawanie czci. Jeden zabija drugiego, jeden jest posłuszny, drugi nie. Kain otrzymuje znak. Siódmy rozdział Apokalipsy mówi o tym, że każdy otrzyma znak. Zarówno zbawieni, jak i zgubieni otrzymują go na czoło lub rękę. Czy naprawdę myślimy, że w ostatnich dniach każdy z nas będzie miał tatuaż na czole albo każdemu z nas wszczepią do głowy lub ręki chip?
Zobaczmy, co mówi Apokalipsa, 7 rozdział 2-3. I widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał donośnym głosem na owych czterech aniołów, którym dano wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy sługi Boga naszego na ich czołach. Każdy ma coś na czole. Nierządnica z Apokalipsy 17 ma na czole cały akapit. W dniach ostatecznych nie znajdziecie kobiety, która miałaby na czole cały fragment tekstu. To symbol odstępczego kościoła w czasach ostatecznych. Nawiasem mówiąc, Izabel, nikczemna królowa ze Starego Testamentu, która prześladowała proroków Bożych, zginęła, wypadając przez okno, a psy zjadły jej ciało, oprócz głowy i rąk. To ciekawe. Gdzie kamień uderzył Goliata? W czoło. Biblia mówi nam, że to jest sposób, w jaki możemy bronić się przed wrogami, uderzając ich w czoło kamieniem Słowa Bożego. W tym wersecie czytamy, że mają znak, który ich chroni. Zbawieni mają na czole Bożą pieczęć. Zajrzyjmy do Ezechiela 9. Myślę, że to dobre podsumowanie. A chwała Boga Izraela zeszła z cherubina, na którym była, do progu domu i zawołał na męża ubranego w lnianą szatę, przy którego biodrach był kałamasz pisarski. I Pan powiedział do niego: przejdź przez pośrodek miasta, przez środek Jerozolimy i uczyń znak na czołach mężów. Anioł używa niebiańskiego kałamarza. Nie jest to znak, który może zobaczyć człowiek, ale znak, który widzi Bóg. I uczyń znak na czołach mężów, którzy wzdychają i narzekają z powodu wszystkich obrzydliwości, jakie dzieją się wśród niego. To jest dobry znak. W następnym wersecie czytamy, że do anioła zniszczenia powiedział: przejdź przez ziemię Izraela i doszczętnie wybij młodych i starych, mężczyzn i kobiety, każdego, kto nie ma znaku ochrony. Potrzebują znaku anioła, albo zostaną zniszczeni. W dniach ostatecznych potrzebujemy Bożej pieczęci na naszych czołach, albo zginiemy. O czym więc jest tutaj mowa? List do Hebrajczyków 8:10. Autor listu cytuje tutaj Księgę Jeremiasza 33. Bo to jest przymierze, które ustanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Moje prawa dam do ich myśli i na ich sercach napiszę je, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jeśli mamy Boże prawo w naszych sercach i umysłach, będzie ono na naszych rękach, czyli w naszych czynach. Przyjaciele, tego właśnie potrzebujemy w dniach ostatecznych, zapisanego w sercach prawa Bożego, które przejawia się w miłości do Boga i do bliźniego. Apokalipsa 14:1. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mających imię jego ojca napisane na czołach. To zbawieni. Przyjaciele, to są symbole i pewnie zastanawiacie się, co one oznaczają. Jest to związane z oddawaniem czci. Biblia mówi, że ci, którzy nie czczą posągu bestii, zostaną zabici. Być może chcecie wiedzieć, czym jest ten znak. Zachęcam, abyście weszli w link znajdujący się w opisie pod tym filmem. Tam dowiecie się więcej na ten temat. Wierzę, że już rozumiecie, iż znak na czole lub na ręce to nic literalnego. To nie tatuaż. Modlę się o błogosławieństwo dla Was i mam nadzieję, że polubicie nasz materiał i podzielicie się nim ze swoimi przyjaciółmi.